Tu wiesz, może coś będzie ciąg dalszy na wieczór, właśnie. Wiesz, kiełbaski możesz zostać, ale ja wiem. Mnie się wydaje, że to, słuchaj, przelecę się po całym terenie i się zorientuję, co jest grane. No, oczywiście. Bo inaczej, no to nie będzie nic widzieli, jeżeli nie no. Zobaczymy. No to przeleć się, a to będę filmowała. Na zwiady wysłałam, proszę Państwa, szpiega. Szpiega Haliny. Proszę Państwa, tutaj mamy przez Wisłę, mamy Floriana, wszystko mamy. Trasa WZ. No i ten zespół ludowy, to co Państwo słyszeliście. Zespół ludowy, zespół śpiewany. No. Zamek Królewski, proszę Państwa, Starówka. Proszę Państwa, jak tak na kabaret Szpilka popatrzeć się z Białegostoku, to jest piękne. Jest kultura, to jest sztuka. A tutaj całkiem wiocha. A tutaj całkiem wiocha. No jak tam Halina, same takie... Ten namiot to jest no. Bar samoobsługowy w cenie od 15 do 5 zł. No. Więc to nie jest to. No. Natomiast chyba tam nie ma nic. Panie starosto, może obejrzeć? Tak, to taki przegląd, wiesz. Tak, taki no. Wiesz. Nawet popatrzcie, artyści sobie kupują. Tak. Żeby z głodu nie umrzeć, wiesz jak to w Warszawie jest różnie. No to są żeberka. Dla przyjezdnych, wiesz, jak jest wernisaż, to jest przygotowana, a tak to wiesz, trzeba sobie się zaopatrzyć, no. Danusia. No to się dowiedziałam wszystkiego. No więc widzi. No ja myślę, że ja już ginę do domu, wiesz. A ty zostań. To no, ciekawie, wiesz, dlaczego nie? No.
nie powiem, na świeżym powietrzu, jest ciepło. Tak. Zespół wcale ładnie tańczy. To ładnie tańczy. Ale wiesz, teraz, no przeczytałam, przeczytałam w gazecie, że Szydło, mąż Szydło, tak. Prowadzi szkołę prywatną. Tak. Po czym przekształcił ją w fundację. Mhm. I 25 milionów zahaczył od Unii Europejskiej na tę fundację, no, w celu robienia kursów dla nie wiadomo kogo. Tak. I co to jest na minus dla niej, czy co? Pewnie. Tak. Chyba żartujesz. No. Cóż to jest za... Bo on był gdzieś jakimś nauczycielem chyba. Ale czy ty byś chciałaś te Szydło przekreślić? Chciałabyś? Tak. Tak? Szydło to jest dla mnie Morden kiepska. A kto będzie? Bo to jest ona może w tym filmie kiepscy występowała. To jest twarz kaczora, a ja kaczora w żadnej miarze, w żadnym wydaniu, no, nie toleruję. Tak. Nie toleruję i koniec, kropka. Wszyscy, którzy go chwalą, jak on się mąży. Patrz, Elka, wszystkim wszystko dają. Tak. Przecież my jak Grecja skończymy. Tak. Przecież jak przez te 8 lat 25 miliardów zaoszczędzili. A właściwie to jak Grecja skończyła teraz? No na razie to jest, wiesz, dno den, wszystko im poobcinali. Tak. Są w nędzy. No. I rozpaczy. I rozpaczy. Tak. W Grecji znam dobrze. Tak. Słuchaj, a u nas, kto był poprzednio na miejsce tych Morawieckiego? Mhm. Wiesz, który? No. I on mówi, przez 8 lat zaoszczędziliśmy, zgromadziliśmy 25 miliardów na czarną godzinę. No, ale a oni to wydali na 500+. Proszę bardzo. Ale muszą być pieniądze na czarną godzinę, bo jego będzie powódź. Tak. Taka jak wtedy we Wrocławiu, no to czym się podrapujemy na pewno? A skąd wezmą pieniądze? Właśnie. Także wiesz, jakby tu nie powiedzieć, bo wiesz, rozdawać można. Ale tych ochroniarzy dużo tam stoi, zobacz. Rozdawać można, tylko gdy się samemu zarobiło, ale jak się nie zarobiło. Ale kupić sobie, wiesz, zwycięstwo za 500+, i wyjęte to z tych oszczędności 25 miliardów, które oszczędziliśmy na czarną godzinę, nie wiem jak będzie. No przecież klęski nas nawiedzają. Tak. I nie można nie powiedzieć, że się nic nie zdarzy. Bo klęski się zdarzają niestety. To jest żywieckie, żebyś wiedział. To jest dość dobry zespół, to jest dość dobry, ładnie tańczyli. Chłopcy mnie poinformowali, a co? Popatrz, ja nie, to... mówili, że tutaj iść albo nie iść, wiesz. Ja to widzisz, Elka, że ja, jak ja już jestem, to się interesuję. Tak. I porozmawiam z ludźmi. No oczywiście. I oni mnie poinformują. Widzisz, nie wiem, czy jedna czwarta tych osób wie, kto to był Kolberg, ale to już moja refleksja. Bo no ja, to mów, kto to był. Bo ja, no żartuję. No mów, słucham. Kolega. Tak. Chopina, tak. Z tym, że z Chopinem razem studiował, od Chopina. Tak. Troszkę starszy. Ciut starszy. Tak. Ale tak. Chopin poszedł w wirtuozerię. A ten poszedł w ludowość. W ludowość. Tak. No. Został w Polsce, ponieważ Kolberg jest pochodzenia, nie wiem jakiego, zapomniałam. Ale w jakim sensie się wybił? No ale no przecież jego dzieła, sztuka ludowa, wiesz, te wszystkie nagrania, co on zbierał po wsiach. Tak. Tylko że on żył 70 parę lat, więc przeżył Chopina.
Dużo. Dużo razy, dwa razy. Tak jest. No ale jego dzieła o sztuce ludowej są na wagę złota. Na wagę złota. Ja wiem, kto to jest. No bo nie można nie wiedzieć, kto to jest Kolberg. Ale to jest bogaty zespół, słuchaj, ja widzę. Tak, no ale wiesz, jeżeli reprezentuje Żywiec i ten teren, no to wiesz, to jest... A co to są za panowie tam na czarno poubierani? Co to za panowie tam? Co stoją? To no. Jest ochrona. Co? Teraz jest ochrona na pęczki i kopy. No. Słuchaj, to jest wszystko ochrona, ludzie. Ale do tego zespołu ochrona? Obiektu. No. Bo ten obiekt jest chroniony, nie wiem. No ja wiem. A przy okazji takich rzeczy, to widziałaś, w bramie sprawdzali, czy nie mamy tak, wybuchowy. Bomby. Sama bym potańcowała, Elka. Tak, piękne to było. Mam poczucie rytmu. Dobrze, to ważne jest, wiesz? Bo fałszować można, ale poczucie rytmu trzeba mieć. Trzeba mieć poczucie. Trzeba muzykę to trzeba czuć. Poczucie rytmu trzeba mieć, jak nie będziesz miała. Wiesz, to towarzystwo nasze, które chodzi na wyżerkę i wino, to w ogóle pojęcia nie ma o niczym. Nie ma pojęcia, nawet na sztukę się nie patrzą. Nawet się nie patrzą na ścianę. W ogóle nawet ten Wojtek, który udaje, że cośkolwiek wie, bo jego matka była nie wiem kim w Zachęcie. Pracowała jako sprzątaczka albo kto. Tak. Nie wiem dokładnie. Bo to jest bardzo ten. No to on bardzo dumny jest z tego. On jest z tego bardzo dumny i się tym chwali. Ale teraz powiem ci tak. Wojtek chodził do pierwszej klasy liceum na Żelaznej i wykopali go stamtąd, bo był tempakiem. I ma pretensje do mojego męża, który uczył wtedy fizyki, ale był to człowiek mądry. I wiesz, z Żelaznej to wyszli wszyscy sami zdolni ludzie. Najważniejszy dla mnie i dobrze znany mi to jest Marek Kondrat. Aktor i wielu aktorów. Dobra, nieważne. Ale wiesz, bo to taka była sytuacja. Jeżeli uczeń był tępy i nie radził sobie, nie załapywał, to mówiło się tak. Jeśli damy ci oceny dostateczne, ale musisz z tej szkoły wyjść. Wyjść, właśnie. Warunek wyjść. I on wylądował na peryferiach. W Wilanowie w szkole. A Wilanów 50 lat temu był na wsi. Nie należał do Warszawy. Co byś nie powiedział, to jest w ludziach pasja, bo przecież kto przy zdrowych zmysłach się ćwiczy tyle godzin, tyle powiedzmy czasu, żeby tu zatańczyć. Oczywiście. Jest pasja. Tak. Zobacz. Porwali ludzi.